Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Sword and Sandals 3 Solo Ultratus. Poprzednio przechodziliśmy walki. Walczyliśmy tutaj w arenie. 5 przeciwników pokonanych. 10 nawet. Ostatni długo ogółem wyrównane walki, także no jest to ciekawe. Więc bardzo dobrze. Na to trzeba liczyć. Nic nowego nie udało się zdobyć. Znaczy poziom jest, tak? 7. Może coś znajdziemy. Czy po przelosowaniu. No tu na szybko możemy jednak przed. Tu ósmy. Tutaj może jakiś przełom. Mam za słabą broń. Chciałem zmienić na jakąkolwiek lepszą. 16, ale to kusza. No to nie. Jeszcze. Tutaj może być. Na 7 poziomie. Shinsy i Shouldersy 25-31. Tu niewiele. Tu też niewiele, więc no nie zmieni to aż tak dużo. Wracamy więc do walki. Jeszcze jeden poziom chyba i będzie trzeba właśnie walczyć z bossem, aby móc przejść dalej. I oczywiście będzie to trzeba zrobić. Ale na razie zwykłe, standardowe walki. Zaczynam podobnie. Mam też błyskawice, ale bardziej na bossów chciałbym ją używać. Chociaż tu też by się może przydała. Zważywszy, że jest mi ciężko. Mogłaby mi trochę ułatwić. Ale używałbym jej dopiero w ostateczności. Przykładowo, gdyby moja obrona została rozbita, czy poniżej 100 życia, coś takiego, ale warto by ją było mieć, aby nie przegrywać walk. Chociaż z drugiej strony jest to też ciekawe, żeby nie spoczywać na laurach. Bym się... A, nie mogły tu przyjść. Bym się tu przesunął, żeby mnie nie zepchnął. Aha, mogę zrobić też coś takiego. Na wszelki wypadek. No i jest w miarę dobrze. Walczymy, ale przeciwnik nie daje się. Niesamowicie blokuje ataki, które nie są skuteczne, niestety. Za 5. Teraz może 12. Wystarczy zwykły atak, też nieskuteczny. O, ten już wystarczył. Przeważyło to. I zwycięstwo. Coraz bliżej poziomu. O, 11. Nie, obrażenia, myślałem, że tyle obrony. Sporo jej jednak ma. Znowu nieskuteczne, nie wiem dlaczego. Tarcza na 25, ale to chyba wyższy poziom, dlatego też sobie taką tarczę zakupię, jakąkolwiek. A wcześniej jest chyba mniejsza. Niestety nieskutecznie. Ale teraz coraz lepiej. No niestety już została ta dobropassa przerwana. A nie mogło, nie musiało tak być. Ale niestety się stało. Ale i tak najmocniejsze ataki są skuteczne. Należy się więc cieszyć, póki można. Przeciwnik też nie szczędzi mocnych i skutecznych ataków. Trzeba więc temu przeciwdziałać. Ale w obecnej sytuacji muszę zostawić to losowi, który niekiedy bywa kapryśny. Po obronie. Ale przeciwnik też już jest na ostatkach. I udało się z nim wygrać.
więc bardzo dobrze. O, poziom. Więc tak, co tu było? Nie pamiętam, co się tu wybierało. Archeology, najlepsze bronie. Dobrze, więc skorzystamy z tego. Teoretycznie mogę walczyć z bossem. Ale jeszcze chyba pokonam tych przeciwników. A może z lepszymi brońmi i całym wyposażeniem. A zaraz, 9 to nie pamiętam. Nawet na 6 jest... A, nie mogę, mam broń dwuręczną. Tu mam jakiś kapelusz, to mi nic nie zmieni. Tu 3 pancerze też. Niewiele. O, tej tarczy akurat nie mogę, jakby była zwykła. Korzystałbym z niej na pewno. Mam jakieś, mam nadzieję, że są jakieś lasery. 14, no 12, 14. Nie za bardzo, o, tu jest ładnie, 16. 18 nawet, tylko to jest... Miotacz płomieni, ale on ma dobry zasięg. Tu już jest 18, tu 20. Oj, tu już jest taki pierwszy przyzwoity, ale to jeszcze trochę czasu minie, zanim będziemy mogli z niego korzystać. Tutaj oczywiście opancerzenie jest już możliwe do zakupu. Tu niewiele pancerza przybędzie. Tinks 22, czy jest sens? Nie za bardzo. A więc może taki inny sprzęt. Właśnie zbroja 51. Arms 19. No zbroja jednak 51, no 30 pancerza więcej, tylko to chyba była za 6000. Nie. Za 9. No to będzie ciężko. Musiał 5000 uzyskać. Ale nam może spróbujemy zawalczyć, czy najpierw tych pokonam. Nie wiem, a zobaczymy walkę. Tylko może... No na razie bez niczego, taka testowa. Jak sobie poradzę, jaką mam skuteczność. I zobaczymy, ze statystyk wynika, że poziom mam wyższy, obrażenia znacznie niższe, pancerz niższy, życia więcej, magii więcej, wzrost większy, waga większa. A zobaczymy, jak ze skutecznością, mam nadzieję, że bez zarzutu. No nie jest najlepiej. Trzeci. I później zwykłe ataki. A teraz się są skuteczne, jak jestem blisko. Z jednej strony jest to logiczne. No nie będzie łatwo. Tu nie mam żadnej możliwości korzystania z krytycznych ciosów. A tu nie wiem, czy było to potrzebne. Nie jest najłatwiej, trzeba przyznać. Ale skuteczność przynajmniej 50% tych 12, a może 75%. Więc no, niewiele brakuje. Uzbroję się całkowicie i powinienem wygrać. O, tutaj jakieś mam szczęście. Ale nie będzie aż tak łatwo. Jeszcze jakoś walczę. No ale dobrze, i tak było. Niewiele zabrakło. Za ile reset? Za 7 bitew, dobrze. Tak, trzeba właśnie tą zbroję zdobyć. Więc no jeszcze musimy zawalczyć z tymi przeciwnikami. Może teraz, niestety nie.
Ale mogę tu korzystać nawet jakby był no na końcu mapy. Może agility by było lepiej, żeby uciekać przed tym. Źle, że wysokiego stworzyłem, to był mój największy błąd. Powinienem zrobić inaczej. Ale będę uczył się na błędach. Jakaś postać dystansowa jeszcze będzie. Ale moi to wszyscy jacyś największe ci. No, bardzo skuteczne ataki. No to nie wystarczyło niestety, boję się, że mnie zepchnie. Ale na szczęście nie zdążył. Bardzo dobrze. Zaraz walczymy z kolejnym. No niewiele zdobywam tych zasobów finansowych. Walczmy więc mocniej. On ma niezłą broń. Pod względem dźwięku. Ja mam za to jednostrzałowca, który jest skuteczny. Mam nadzieję, że jak najdłużej. I koniec. Pięknie. I bardzo ładne zwycięstwo. 500, no to nawet nie tak mało. Sprzedał tą zbroję, którą mam. I powinno wystarczyć. O, bardowie. Powinni nie być trudni. Tam niby jest dźwięk broni, ale jakiś cichy. Albo wcale go nie ma. Zaraz zobaczę. Jest, na szczęście. Całe właśnie piękno tych broni na tym polega, że jest ten dźwięk. Jeszcze jeden atak wystarczy, aby wygrać. Tak się też stało. Adekwatnie do okoliczności. Za ile mogę swoją broń zbroję sprzedać? Ciekawe, czy muszę ją najpierw zdjąć. No ale gdzieś 4000. Chyba za 2,5 ją kupiłem, więc tak 1200 sprzedaż. 1800, powiedzmy, że 2. To jeszcze 3 atak ze... 2 do tej wartości, no to 2000. Trzeba jeszcze zdobyć. Przed walką wypadałoby. Później jeszcze będzie lepsza broń. Sobie zmienimy, a na 14 już przyzwoita docelowa i później będą tylko zmieniane jej wariancje. Jest. Długo się ładowało, powiedzmy. Szkoda, że ona nie odrzuca. Ma do tego wszelkie predyspozycje. Spróbuję tego. Nie udało się. O, to skuteczne za to. Ten nie wszedł? 49%? Nie. Procenty mi się nie wyświetlają. Dlaczego? Oponuję za tym. Dziwne. Powinny być widoczne. Teraz jakoś mi wchodzi. Dziwne. No 4. Kiepsko. 6. A lepiej. I teraz koniec. 22. Klął to szpony.
Mi się udało niestety tylko 300, ponieważ przeciwnik był kiepski. A może uhierarchizowany na samym początku. To też może być dana przyczyna. No jest tak tu zazwyczaj, że ostatni jest najsilniejszy. Chociaż nie zawsze. No niewiele mi co zrobi, jak atakuje ręką. Po kilka raptem. Głos tak jakby uderzał stół. Znaczy dźwięk. I nie udaje się. Trzeba coś, żeby to było skuteczniej. Nie udało się. A mogło być lepiej, ażeby no właśnie ta broń wzmocniła przeciwnika. Aby nie był tak podatny na uderzenia. O, dobrze, naładowane i teraz tym końcówka. Tyle było. Przedwczesne zakończenie. I tak mam olbrzymią przewagę. Prawie. No, niestety na 12 się nie skończy. Ale teraz już co innego. Jest dobrze. Ale kolejni przeciwnicy, no i te 2000, 2,5 powinny być w zasięgu ręki. Znowu nieciekawie, ja mam 22, czyli po prostu wyższy poziom może o tym świadczyć. Skutecznie, no to też nie za bardzo dobre. O, zaraz będzie miał skuteczny atak. O, faza bitwy też mnie obowiązuje, więc korzystam z jej dóbr. I obracam jako zaletę dla siebie. Walczmy. 12. I teraz tak. Nadal jestem na czele względem potencjału pojmowanego jako kumulacja obrony i życia, właściwie pancerza. Obrona tylko go zwiększa. Teraz mały, ażeby właśnie zacząć tą fazę i w dwóch atakach pokonać przeciwnika. Tak też się stało na szczęście. Teraz mimo wszystko spróbujemy jeszcze z kolejnym. Z dwóch. Z tym może pójść bardzo szybko. Jeszcze jeden zostanie. Nieważne jaką ma tam gitarę. Po 24 pójdzie. Szybko. Naprawdę idzie. Coraz lepiej. No i myślę, że i tak jeszcze jeden przeciwnik zostanie. To go pokonamy. Już będzie pod 20. No niestety wygląda na wymagającego. Ale ostatni odcinek był dłuższy. Standardy teraz są inne. Co prawda 20-25, ale jednak wyższy priorytet ma ta mniejsza wartość. No dlatego to może być bardzo długa, emocjonująca walka. Więc na razie po prostu chyba wypadałoby zakończyć ten odcinek.
A więc myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a także łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!